Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd odzieży do sklepu UKIK. I dziś zaczynamy od kurtek, już takich bardziej na sezon zimowy. Cena 120 zł. i Jeżeli chodzi o te kurtki, jak możecie zauważyć, są długie. Standardowe, dwie kieszenie z przodu. Do tego kaptur ocieplane z takim misiem. Też muszę przyznać, że były dość ciężkie. Tutaj kolorek, jeszcze taki. Musztardowy i bawełniana koszula. Ta koszula kosztuje 80 zł. Materiał całkiem taki gruby, mięsisty. Ona jeszcze tutaj na dole ma takie kieszenie boczne. Nie wiem, czy widzicie. Też uważam, że naprawdę fajnie wygląda. O wiele lepiej na żywo aniżeli tutaj na tym nagraniu. Z tyłu jeszcze druga wersja kolorystyczna. Cena również ta sama, czyli te 80 zł. I tutaj też oczywiście Wam wyciągnęłam tą drugą koszulę, takie zbliżenie na materiał. I tak jak już wcześniej powiedziałam, naprawdę wyglądają fajnie na żywo. Obok, coś bardziej bym powiedziała na jesień, taki tręcz w kolorze granatowym. Jego cena to 120 zł. Tręcz jest dość krótki, bym powiedziała. Tutaj akurat będzie rozmiar 46. Jeżeli chodzi o jego materiał, niestety jest to 100% poliester, ale ogólnie uważam, że na żywo też on wygląda naprawdę ładnie. Bardzo fajnie jest szyty. Tutaj też jeszcze chciałam Wam właśnie tak z bliska pokazać ten materiał. Też uważam, że całkiem fajny, gdyby nie ten skład. Obok mamy różnego rodzaju kamizelki. Tutaj taka pierwsza w kolorze beżowym. Ona kosztuje 80 zł. Ta kamizelka jest, jest razem z kapturem. Jeżeli chodzi o tej wypełnienie, to bym powiedziała, że jest takie standardowe, średnie. Bo jak tutaj widzicie ogólnie na tym obrotowym wieszaku, jest mnóstwo kamizelek różne kolory, tutaj jest kamizelka znowu już bez kaptura i cena tej kamizelki jest to kwota 90 zł. I te kamizelki właśnie bez kaptura, one mają też oczywiście sztuczne wypełnienie, ale te wypełnienie bardzo imituje puch, tutaj też zresztą widzicie na tym nagraniu jak macam, tak fajnie jest, fajnie jest to, takie sprężyste i tutaj też pozostałe kolory, dużo do wyboru, to akurat duży plus w niektórych sklepach, jeżeli chodzi o tą kolorystykę jest taka bardziej jakby stonowana tutaj też jeszcze właśnie mamy na przykład kamizelkę w kolorze pomarańczowym również uważam, że całkiem fajnie wygląda na żywo to też są większe rozmiary i ta cena 90 zł a to właśnie tylko i wyłącznie z tego względu że ona jest wypełniona czymś takim jakby lepszej kategorii, może tak to nazwę i też Wam tutaj pokażę jak ona się prezentuje mimo iż właśnie te kamizelki są bez kaptura, to są o wiele droższe i tutaj już kolejne produkty od razu w oko wpadł mi ten płaszcz materiał też niestety jest to 100% poliester ogólnie całkiem ładnie wygląda ten płaszczyk, dobrze zszyty, kolor taki jaśniejszy, też go tutaj zaraz Wam wyciągnę żeby Wam pokazać jego cenę I tutaj mamy stąd 30 zł. Dość wysoka cena. Płaszczyk całkiem lekki, nie jest zbyt ciężki. Tak wygląda z tyłu taka lekko zarysowana talia. Płaszczyk średniej długości, raczej taki za tyłek. I tutaj jeszcze na dole mamy sweter. Oczywiście, jeżeli chodzi o materiał, jest to wszystko sztuczny materiał. Jeszcze tylko cena: 75 zł. Ten kolorek jest to taki jakby mm, połączenie szarości i niebieskiego. On nie jest siwy. Bardzo przyjemny w dotyku. Tutaj z przodu, jak widzimy, mamy taki suwak pod szyją i ogólnie będzie dużo swetrów tego typu dziś w tym przeglądzie. Oczywiście, też wszystkie rzeczy tutaj nie wyciągam, tylko skupiam się takich bardziej właśnie na sezon jesienno-zimowy. Tutaj mam taką kamizelkę, ona kosztuje też 75 zł, najpierw myślałam, że jest to sweter, ale nie jest to kamizelka. Tu mamy tył tej kamizelki, no i jeżeli chodzi o przód, też właśnie podobna stylistyka, czyli ma ten zamek pod szyją, ale ogólnie też uważam, że naprawdę fajnie się prezentuje. Co ja tutaj jeszcze Wam pokażę? Tutaj też kolejna kamizelka. Dziwi mnie trochę, że też kosztują tyle samo, co że tak powiem pełnowartościowy sweter. Tutaj następny sweter, takie połączenie jasnego kolorku i czarnego. I tutaj jeżeli chodzi o jego cenę 70 zł. Również jest to niestety poliester, materiał dość taki cienki. Tutaj kolejna kamizelka, bardziej już inny kolorek, tu granatowe. I tak patrzę, patrzę i na górze mamy taką bluzę Rolling Stonesów. I ona kosztuje 70 zł. Jeżeli chodzi o ten kolor, on faktycznie jest tak, jakby wypłowiały. To jest zamierzone. Gruba dość bluza, dość gruba. Oczywiście tu już mamy bawełnę razem z poliestrem. I mamy kolejny trench. I jeżeli chodzi o ten trench, on podobnie jest wykonany z poliestru. Kolorek już troszeczkę inny, taki taupe tak zwany. Kosztuje 120 zł. Tutaj mamy przód tego płaszcza, no i w ten sposób wygląda z tyłu. Ogólnie, jak widzicie, niewielki jest wybór bo tak naprawdę były tylko i wyłącznie dwa. Jasny i ten granatowy. No i kolejny sweterek, również ten sam styl. Jego cena 75 zł. Tutaj też jest taki w kolorze zielonym, połączonym z jaśniejszą nitką. Robię Wam właśnie zbliżenie na ten materiał, żebyście zobaczyli dokładnie, jak prezentuje się ten sweterek. Też uważam, że całkiem fajny jest na żywo. I z tyłu jeszcze tutaj mamy w kolorze takim jasnym szarym. Poniżej taka bluzka na dłuższy ręka z półgolfem. Ona już jest wykonana oczywiście z bawełny z elastanem. I jej cena to 35 zł. Niestety nie było tych bluzek w ciemniejszym kolorze. Kolejne produkty: Polarki. Ich akurat jest bardzo dużo, różne kolory i to mi się akurat podoba. Cena za taki Polar 60 zł. Tak się prezentuje. Jedyny minus, minus jaki przynajmniej dla mnie, to jest właśnie ten mały kaptur. Nie wiem, czemu one są takie małe. No, i oczywiście, jeszcze zbliżenie. On w rzeczywistości jest właśnie w kolorze takim fioletowym, nie niebieskim, tak jak wy tutaj widzicie, tylko w kolorze fioletowym, ale mimo wszystko mamy bardzo duży wybór właśnie tych kolorów. Kolejna taka bluza polarowa, też bardzo ładna. Ta mi się akurat naprawdę podobała. Ona kosztuje 60 zł, tak więc uważam, że cena całkiem ok. Bluza zakładana przez głowę, i tu już mam troszeczkę większy kaptur. Tutaj mam kolory takie, właśnie jasne, beżowy. I na dole zauważyłam tą bluzę, również w kolorze, właśnie takim zielonym. I teraz już nie wiem, czy w sumie ta zielona mi się bardziej podoba, czy może ta w kolorze jaśniejszym, ale obydwie uważam, że naprawdę fajne bluzy. Tego typu jeszcze nie widziałam w żadnym innym sklepie. Już ją odwieszam, i tutaj obok mamy polar, ale tego te już pokazywałam. Tylko tu mamy, właśnie w kolorze takim niebieskim, morskim. Tak jak powiedziałam, jest bardzo dużo różnych kolorów. Tutaj kolejna taka bluza, ona jest niestety wykonana z poliestru, kolor granatowy. Cena 60 zł. Jeżeli chodzi o ten materiał, on jest tak jak przyszywany. Tutaj też Wam zrobię zbliżenie, żebyście zobaczyli dokładnie o co mi chodzi. O, ten sposób ta bluza wygląda. No i też jak zwykle ma ten y, zamek. Zamek pod szyją. Tak więc to akurat jest takim motywem przewodnim, jeżeli chodzi o bluzy z tego sklepu. I tutaj jeszcze mam taką bluzę, która już uważam, że jest naprawdę fajna. Naprawdę fajna. Ona kosztuje 45 zł z takim napisem. Jeżeli chodzi o materiał, jest to też połączenie bawełny i poliestru, ale uważam, że bluza wygląda naprawdę fajnie. W sklepie wpadły mi również w oko tego typu rękawiczki. Szkoda tylko, że one występują w jednym rozmiarze. Cena bardzo atrakcyjna, bo 15 zł. Te rękawiczki już są takie jakby bardziej na zimę. Tu mamy futerko wewnątrz. Bardzo ładnie wyglądają na żywo, i oprócz tego koloru są również w kolorze takim czarnym i szarym. Ja je tutaj zaraz odwieszę i pokażę Wam jeszcze inne rękawiczki, które uważam, że naprawdę fajnie wyglądają. Tutaj powyżej, tego typu z takim sztucznym futerkiem. I jeżeli chodzi o ich cenę, również jest to 15 zł. One podobnie występują tylko i wyłącznie w jednym rozmiarze, co akurat jest uważam dużym minusem. I w tych rękawiczkach można już korzystać z urządzeń elektronicznych, czyli skorzystamy z telefonu, bo mają tutaj na palcach o taki inny jakby materiał, jakby atłas coś w tym stylu. I oprócz tego koloru te rękawiczki występują również w kolorze takim szarym. Tutaj e, widzicie. Powyżej mamy czapki firmy Kappa. I też w sumie z ciekawości e, pokażę Wam, ile one kosztują. Tu mamy 20 zł. I te czapki, tutaj jak widzicie, występują w wielu kolorach. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i zapraszam na kolejne. Pa! pa.